Znajdujemy się w Żabcach, w budynku remizy Świetlicy Wiejskiej. W tej chwili akurat w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury, o czym świadczy tło z tyłu. No i tutaj dzisiaj odbywa się fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa Gminny Dzień Pączka. Współpracujemy z Gminą Międzyrzec Podlaski, z społecznością lokalną wsi Żabce. Bardzo dużo mieszkanek się tutaj zaangażowało w przygotowanie poczęstunku na dzisiaj. Z paniami seniorkami z klubu seniora w Tłuśćcu. Tutaj też dzięki współpracy z gminą i dzięki realizowanemu projektowi wspólnie tworzymy kluby seniora. Także dużo rąk się przyłożyło, wiele rąk przyłożyło się do tego, by dzisiaj tutaj było fajnie. Na samą dzisiejszą uroczystość naliczyliśmy blisko 500 pączków, nie wspominając o innych słodyczach, o pączkach, różyczkach, marmoladach i innych pysznościach, także jest co degustować. Myślę, że panie z terenu gminy Międzyrzec Podlaski przygotowują tak pyszne pączki, że całą śmiałością i pewnością możemy się tymi pączkami chwalić w całym regionie i nie tylko. Tutaj zawsze jest tak pokoleniowo właśnie, że dzieci jest dużo owszem, ale rodzice też chętnie. Panie z Żabiec też zaangażowały się osobiście w organizację tego dzisiejszego dnia, więc też są z dziećmi, ale są też babcie, seniorki, seniorzy, no po prostu mieszkańcy. Bardzo to jest wartościowe i ważne dla mnie osobiście w mojej pracy, by mieszkańcy czuli się po prostu zaproszeni zawsze, potrzebni na naszych wydarzeniach, bo są mile widziani zawsze. To dla nich pracujemy. Jest DJ, gra DJ Silver dzisiaj. Będzie dużo tańca, na to postawiliśmy dziś, ale będą też animacje przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, mój zespół. Także będzie wesoło, ale na pewno bardzo, bardzo tanecznie. No i na koniec, panie wójcie, pani dyrektor, ile to pączków już dzisiaj na waszej liście? Jeden. Ja w matematyce zbyt biegły nie jestem, więc nie liczyłem. Ale po to te tańce, po to ten DJ i animacje, żeby nie tylko pączki i słodkości, ale żebyśmy również troszkę treningu i troszkę kalorii spalili.